Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszej audycji redakcji Buch Travel. Dzisiaj zmienimy troszkę schemat ostatnich kilku audycji i zamiast skakać po całej mapie, skupimy się na jednym konkretnym kraju, na Meksyku. Moim dzisiejszym gościem będzie... Kamil Rossa, witam wszystkich serdecznie. No to zacznijmy może od początku. Jak się zaczęła Twoja przygoda z podróżowaniem? Po prostu w pewnym momencie troszeczkę już zmęczony życiem, zmęczony tą pogonią za pieniądzem, za dobrobytem. Postanowiłem przewrócić swoje życie do góry nogami o 180 stopni i zawsze gdzieś mnie to kręciło. Jako małe dziecko zawsze z tatą sobie siadaliśmy, oglądaliśmy razem Wojciecha Cejrowskiego Boso przez świat. Gdzieś chyba wtedy ta żyłka podróżnicza gdzieś we mnie utkwiła i tak po prostu postanowiłem spełniać marzenia, żyć. A jak wylądowałeś w Meksyku? Dlaczego akurat Meksyk? Wiesz co, byłem tam już raz na urlopie na 2 tygodnie i nie wiem, wyszło to intuicyjnie. Tak naprawdę zawsze mi się marzyła Ameryka Południowa, ale... Od samego początku do samego końca wiedziałem, że jadę do Meksyku, że jadę tam i gdzieś stamtąd może ewentualnie się, jak będzie czas, będzie możliwość, przeniosę się niżej. A co najlepiej wspominasz, jeżeli chodzi o cały Meksyk, bo byłeś wiele razy w Meksyku, czy jak to byłem wyglądało? Byłem 2 razy. Raz byłem na 2 tygodnie na urlopie, no i teraz spędziłem tam 5 roku. Fantastyczny klimat, ludzie są uśmiechnięci. Będąc tam, czuję się taką wolność. Czuję się tą wolność, której gdzieś tutaj w Europie nie możemy doświadczyć tak do końca. Robię co chcę, no może nie do końca, tak? Wiadomo, są jakieś ograniczenia, ale tam gdzieś nikt się nie wtrąca w moje sprawy, czy nawet taka prosta rzecz, jeśli nie przejdę przez pasy, a nie ma tak naprawdę żadnych samochodów, a jest gdzieś policja obok, tam nikt na to nie zwrócił uwagi, nie? Po prostu, no, wiesz, to jest moja sprawa, moje życie, moje zdrowie, jest bezpiecznie, przechodzę, okej, nie? Idziesz. Chyba ta wolność tak mnie tam ujęła, ta wolność ludzi tam, oni się tak bardzo tam nie przejmują kwestiami materialnymi. To jest piękne, bo wiele razy gdzieś widząc ludzi mieszkających w szałasikach, z drewna, nie mając tam chyba tak naprawdę nawet elektryki. Oni byli szczęśliwi, oni byli uśmiechnięci, poszli sobie gdzieś tam do dżungli, zerwali banana, mango, jakąś pomarańczę, zjedli i cieszyli się. Cały dzień widziałem ich z uśmiechem, tam nikt nie chodził smutny. Tam jeśli pytasz kogoś, co u ciebie słychać, nikt nie narzeka, tam jest zawsze super, fajnie, wiesz, no... Słońce świeci, mamy co jeść, czego chcieć więcej. No to jest piękne, to jest naprawdę piękne i to się wtedy człowiekowi udziela. I wtedy ty też tak zaczynasz funkcjonować. A byłeś w tylu miejscach w Meksyku, to które najlepiej wspominasz, które ci najbardziej zapadło w pamięć? Ciężko powiedzieć, które mi najbardziej zapadło w pamięć. Wydaje mi się, że znaczy najczęściej wspominam w sumie miejsce, w którym tak naprawdę bardzo krótko byłem. To była taka mała wioska w stanie Guerrero, Chalitla bodaj, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Znalazłem się tam zupełnie przez przypadek, łapiąc gdzieś tam autostop, po prostu ktoś wyrzucił mnie pośrodku niczego, pośrodku drogi, twierdząc, że gdzieś tam już niedaleko ma swój dom, także mnie tutaj wyrzuca. Ja nie mogłem złapać stopa dalej, wtedy próbowałem dostać się do Acapulco i po prostu zacząłem szukać noclegu sobie, żeby gdzieś się rozbić z namiocikiem i trafiłem do tej wioseczki. Ludzie tam bardzo biedni, ale bardzo życzliwi, bardzo uśmiechnięci. Kurczę, taki fajny był, fajny klimacik takiej małej, troszeczkę nawet jak takiej małej wioski w Polsce. Tak, no wiesz, tam się każdy zna. Od razu jak tam przyjechałem, po 10 minutach już wszyscy wiedzieli, że ja tam jestem. Bardzo, bardzo ciepło, bardzo fajnie mnie przyjęli, nakarmili, dali nocleg, w sensie miejsce, w którym mogłem rozbić swój namiot. Ludzie cię przyjęli bardzo pozytywnie, tak? Bardzo, tak. Ludzie w gruncie rzeczy tam są bardzo pozytywni, bardzo mili, bardzo pomocni. Tak naprawdę oni sami niewiele mają i to jest tym, dla mnie było bardzo zaskakujące, że tak bardzo potrafili się tym podzielić. A mając na obiad tak naprawdę garnek zupy i widziałem, że oni tak nie mają zbyt wiele więcej oprócz owoców, które gdzieś tam zerwali. Tam nikt nie widział problemu, żeby mną podzielić, ba, ja nawet nie mogłem odmówić, żeby tego nie zjeść. Ja musiałem z nimi usiąść do stołu, zjeść, porozmawiać, wiesz, to tak naprawdę wszystko, co mieli, to no jakbym tam mieszkał z nimi od zawsze, jakbym był swój. Fajne. Wspomniałeś wcześniej o krajobrazach, o górach, dżunglach. Jak to wygląda? Jak wygląda krajobraz Meksyku? Jest bardzo różny. To jest ogromny kraj. Mi udało się tak naprawdę dojechać do jego połowy, do Mexico City, które jest gdzieś mniej więcej po środku. Jest przeróżny. Fantastyczne dżungle, jest dużo zieleni, tak samo dużo gór, dużo rzek, dużo jezior, dookoła morze, ocean. Piękny kolor wody, turkusowy, ciepło, woda bardzo ciepła. Ciężko tak to określić, jest w jednym zdaniu, mówię, no, przeogromny kraj i tak naprawdę pojedziesz 100 kilometrów
czy nawet nie 100 kilometrów z miejsca na miejsce i już masz zupełnie inny klimat. I już jesteś jakby w innym kraju, troszeczkę się czujesz. Wspominałeś jeszcze o tej dżungli, jak to wyglądało? Tak, trafiłem tam zupełnie przez przypadek, gdzieś tam miałem to w swoich planach, marzenie bardziej, żeby trafić do dżungli. Kiedy wyjeżdżałem z jednego miasta, Tulum, chciałem znaleźć sobie gdzieś w następnym mieście jakiś nocleg. Zupełnie przez przypadek znalazłem Polaka, który właśnie mieszkał gdzieś pośrodku dżungli, miał swój domek. No i tak się zgadaliśmy, tak tam trafiłem, pojechałem tam autostopem. Przecudowny czas, świetny, naprawdę świetny czas, świetne miejsce. Domek pośrodku tak naprawdę, no można powiedzieć niczego, no pośrodku dżungli, pełno różnych rodzajów zwierząt dookoła, a domek tak na 100% ekologiczny, woda z deszczu, energia ze słońca. No fenomenalnie. Spałem tam przez parę dni w pokoju z tarantulą, usiadłem na skorpionie, wiele skorpionów i węży widziałem, wiele różnych pająków, których nie wiem czym są, mogłem się domyślać tylko, że są niebezpieczne poprzez tam gdzieś kolory, jakieś jaskrawe. Fantastyczny czas i też mega fascynujący człowiek. Wiele się tam nauczyłem, wiele się dowiedziałem. Cały czas, często rano wstając mam gdzieś w głowie taki obraz, kiedy wstawałem sobie gdzieś o jakieś 7-6 rano, robiłem sobie sok ze świeżych owoców, szedłem na dach, siadałem i obserwowałem sobie każdego ranka tam, przeskakiwały nad nami, miały swój szlak małpy. One sobie skakały, część tam sobie zostawała, gdzieś tam się bawiła, skakała sobie po tych gałęziach, ja pijąc sobie ten soczek. Ale fantastycznie, takie kino na żywo. Sobie. Byłem tym zafascynowany, no. Momentami łezka wokół się kręciła, no to było piękne i później gdzieś wieczorem one tą samą trasą sobie wracały, ja robiłem to samo. Fantastyczna sprawa, naprawdę fantastyczna sprawa. Gdzieś w oddali można było słyszeć jakieś dziwne odgłosy. Podejrzewałem, że to gdzieś był jakiś jaguar czy coś w tym stylu, jakieś niebezpieczne zwierzę. Całe szczęście nie zbliżało się do domostwa. Też unika ludzi. Świetnie. Zupełnie inna energia. Człowiek tam się czuł, no nigdy chyba w życiu nie czułem się tak bardzo zrelaksowany i tak bardzo blisko natury jak tam. Różne rodzaje ptactwo, no wstajesz rano czy idziesz w południe sobie na spacer, słyszysz to wszystko dookoła, jak ta dżungla żyje, jak ona jest pełna życia. Cudowne uczucie. To chyba jest coś takiego, co każdy powinien przeżyć, bo to takie zupełnie już co inne. Innego niż ta rzeczywistość, chyba ta praca, zabieganie. No, ja uważam, że to był chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych czasów w moim życiu. Spędziłem tam tydzień i wyszedłem troszeczkę wtedy już innym człowiekiem. Można wiele rzeczy, ma się czas na przemyślenia, myśli są czyste, nic ich nie zakłóca, nie jeżdżą samochody, nie ma odgłosów żadnych cywilizacji. No i jak wspominałem, ta energia tam jest zupełnie inna, inaczej się czujesz, inaczej myślisz, zmieniasz punkt widzenia. Mówisz o tylu wspaniałych miejscach, jakbyś miał wybrać takie kilka najciekawszych miejsc, które są jakby ikonami dla Meksyku, które powinno się zobaczyć, jeżeli się już jedzie do tego Meksyku? Czy tak, taką chyba u nas najbardziej znaną miejscowością jest Acapulco, taka troszeczkę legendarna miejscowość, to jest takie typowo turystyczne miejsce, ale piękne. Z jednej strony plaża, turkusowa woda, z drugiej strony górzyste tereny. Tak naprawdę masz tam wszystko. Każdy rodzaj przyrody, tak? Są górzyste tereny, jest piasek, woda, plaża. Jest tam troszeczkę niebezpiecznie, to fakt. Spędziłem tam też chyba około tygodnia. Ja się z niczym złym tam się nie zetknąłem, aczkolwiek wielu tubylców mnie tam przestrzegało, żeby bardzo uważać, gdzie i o której godzinie się chodzi. Ale mimo to zdecydowanie polecam to miejsce. Wspomniałeś przed chwilą o bezpieczeństwie. Generalnie myślę, że jest taki stereotyp, że Meksyk jest strasznie niebezpiecznym miejscem. Jak to wygląda w rzeczywistości? No tak, trzeba przyznać, że on jest niebezpieczny, ale no też sobie trzeba zadać pytanie, gdzie dzisiaj jest tak naprawdę w 100% bezpiecznie. No, spacerując po Krakowie w nieodpowiednich godzinach i w nieodpowiednim miejscu też może stać się coś złego. Tak? Także tam też. No po prostu trzeba zachowywać zdrowy rozsądek. Po zmroku nie zapuszczać się w jakieś ciemne uliczki. Chodzić raczej w jakimiś większymi, bardziej ruchliwymi ulicami. No jeśli chodzi o mnie, spotkałem się tam z jakąkolwiek taką przemocą tylko raz. Troszeczkę też na własne życzenie, przez własną głupotę. Zostałem napadnięty w Mexico City, ale wyszedłem z tego obronną ręką. Meksykanie są bardzo niscy, 1,60 m w maksie, także można się wybronić. Nie zawsze, zależy czego używają, jakiej broni, ale można się wybronić. No mi się udało. W ogóle taka podróż to jest naprawdę ogromna lekcja życia. Będąc samemu gdzieś 10 tysięcy kilometrów od domu, nie mając nikogo bliskiego, uczysz się życia zdecydowanie, musisz zdawać sobie radę w wielu sytuacjach. Taka podróż to nie jest tylko uśmiech i radość i no problem. Bywają problemy, bywają stresowe sytuacje. Trzeba sobie wtedy po prostu z tym jakoś poradzić samemu i to bardzo hartuje. Hartuje ducha, hartuje charakter. No i wiadomo, w każdym miejscu te problemy będą inne. Także z każdego miejsca, którego wrócę silniejszy, wrócę inny. Kiedy
jedziesz na taką wycieczkę, zawsze przebywając tam, wsiąkając w ten klimat tam, zawsze coś chłoniesz, zawsze coś zabierasz, to, coś, co ci się podoba, coś, co chcesz, zabierasz z tej kultury, od tych ludzi, nie? Zakochałem się w ich luzie, w ich uśmiechu i gdzieś staram się to gdzieś przekuć w sobie, żeby też z tym uśmiechem na ustach starać się spacerować cały dzień. No wiesz, w każdym miejscu ci ludzie są inni, ta kultura jest inna, może złapać coś innego i w ten sposób tworzyć siebie. A jeżeli jechać na wakacje do Meksyku, to gdzie najlepiej jest pojechać, żeby tak na zasadzie 2-3 tygodni? Najczęściej ludzie jeżdżą na Półwysep Yucatan. To jest takie najbardziej turystyczne miejsce tam, w Meksyku. Tak naprawdę takie centrum turystyczne, tam się wszyscy zjeżdżają, no najbardziej popularne tam wszyscy jeżdżą, także myślę, że to byłoby takie chyba najbardziej odpowiednie, jedziesz tam na tydzień, na 2 tygodnie, też wiesz, fajny klimat, jest co zwiedzić, zdecydowanie, ruiny Majów, chociaż cenote, o których opowiadałem, fajna pogoda, plaża, ciepła woda, także chyba to bym polecił. Półwysep Yucatan. No jeśli zostajesz gdzieś dłużej, czy chcesz zwiedzić jeszcze więcej, to tak naprawdę, no gdzie tam się nie pojedzie, to co ciekawego się znajdzie, ale na taki relaks, na taki chill polecam. Miałeś też przyjemność być w Cancun, tak? Jeżeli tak, dobrze wymawiam. Tak. I jak wspominasz tą podróż? Co, no Cancun, typowo turystyczne miasto. Tam jest lotnisko, na które najczęściej przelatuje się tam na ten Półwysep Yucatan na wakacje. Typowo turystyczne miejsce, no... Ciepło, imprezy, jakaś plaża, aczkolwiek ja zawsze miałem pecha, będąc tam, czy będąc w ogóle w tamtych rejonach, tam, czy w Playa del Carmen, czy nawet w Tulum, zawsze spotykałem na plaży dużo glonów. To jest zjawisko coraz częstsze tam, kiedyś to było takie cykliczne, teraz z tego chyba co wiem, to jest praktycznie cały czas, czasem jest mniej, czasem jest więcej. Morze wyrzuca obumarłą, już zdechłą rafę koralową. Poprzez oczywiście ona umiera poprzez działalność człowieka. No i to wszystko gdzieś tam wypływa na plażę. Nie da się kąpać, jest bardzo niebezpieczne, można się zaplątać. Zapach jest bardzo nieprzyjemny. No i to był tego minus. No nie wspominam jakoś bardzo, bardzo radośnie tych miejsc. No nie przepadam za tak bardzo turystycznymi miejscami. Wolę gdzieś raczej na uboczu, gdzieś mniej turystycznie, aczkolwiek, no co, fajne imprezy. To tak, to jest plus. Tak, jadą tam osoby nastawione na wypoczynek. Tak, na wypoczynek, ale można się udać tam jakimś stateczkiem. Bardzo blisko są wyspy, jest wyspa Kobiet, Isla Mujeres czy Cozumel. Tam tych wodorostów, tych glonów nie ma. Jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, można sobie poleżeć na plaży, popływać, kupić sobie wycieczkę jakimś tam jachcikiem z innymi turystami, wiesz, popływać sobie pomiędzy rozgwiazdami, żółwiami wodnymi i takimi różnymi zwierzętami żyjącymi w tym klimacie. Także no tak, no taki typowy relaks. Odpoczywaj, no jest okej, jest fajnie. Wspaniałe, no brzmi to strasznie zachęcająco. No to tak naprawdę życzymy, żeby popatrzeć na to, żeby zwolnić troszkę tempo życia, żeby docenić to, co mamy. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Moim gościem był Kamil Rossa. Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Zapraszam także na swój fanpage na Facebooku, Szukając Szczęścia, Ale Rosiako. Pozdrawiam. Audycję prowadziła Julia Grzybowska.